Daniel, przed Wami mecz pucharowy, ale za Wami także znakomite widowisko z GKS-em Katowice, w którym zdobyłeś bramkę. Jakie teraz nastroje panują w szatni przed tym środowym spotkaniem? Na pewno pozytywny bodziec i ten wynik z GKS-em i dlatego pozytywnie i duży optymizm w nas i jedziemy na pewno na puchar po to, żeby wygrać, żeby awansować do następnej rundy. Właśnie, przed Wami pojedynek z trzecioligowym zespołem, trudniej się gra z takimi drużynami z niższych lig? Znaczy, na pewno jakoś to tam zdajemy sobie sprawę, że to jest właśnie ten zespół trzecioligowy, ale nie możemy na to tak patrzeć i na tym się zastanawiać. Mamy robić to, co do nas należy i grać tak z GKS-em i myślę, że wtedy nie będzie żadnych problemów. A jak Ty się czujesz przed tymi spotkaniami, bo czekają Was dwa trudne spotkania. Jak się czujesz po tym debiucie na własnym boisku, przed własną publicznością i po tym zdobytym golu? Bardzo pozytywnie i fajnie, że właśnie w pierwszym meczu w Legnicy udało mi się strzelić bramkę, to jakiś pozytywny występ i pokazać się tutaj kibicom. No i oby tak dalej w każdym meczu. Miecz Legnica w ubiegłym sezonie bardzo daleko zaszła w meczach pucharowych. Jak oceniasz szansę Waszej drużyny w tym sezonie, w tej edycji pucharu? Myślę, że nawet są jeszcze większe niż w tamtym sezonie, a puchar ma to do siebie, że co mecz coś odpada, dlatego musimy być skoncentrowani i za wszelką cenę wyjaśnić to wszystko w 90 minutach. Jest jakiś przeciwnik, z którym chciałbyś się specjalnie spotkać w którejś z rund? Na pewno fajnie było zagrać z Legią gdzieś tam w jakimś dwumeczu bardziej niż tylko w tym meczu pojedynczym, tak jakby, bo pewnie były to mecze u nas, ale na Łazienkowskiej byłoby miło zagrać.